Kolejnym naszym celem jest największy wodospad w Bieszczadach, tak? Może by tak już mamy, tak? Ale to będzie największy. A jak on się nazywa? Szepit. 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 Na chylatym. Na chylatym. 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 Szepit na chylatym. Jezus, po jakiemu my tu gadamy? On tu mają takie nazwy. Aha. Szepit na chylatym. Zaparkowaliśmy za twarnicy. Gdzie? Zaparkowaliśmy na twardnicy, na zatwardnicy. Idziemy na szepit na pylatym. Tak? Chylatym. Szepit na chylatym. Szepit na chylatym. Okej. Dobra. Droga taka nudna. O dziwo pierwszy raz. Jak na razie. Także kręcić to tu za bardzo nie ma co. Jak coś będzie ciekawego, to się odezwiemy. Na tą chwilę sobie idziemy. Ale mi się ładnie zrymowało. Chyba dzisiaj wypiję kakao. No powodzenia. Tą wodą chlorowaną. Z kranu leci chlorek. Chlorek. Z kranu leci chlorek. A wy se zrymujcie dalej. No. Ja to tylko chciałem tak zakomunikować, że nadal nudna droga, nic się nie dzieje. Oprócz znaku, że znowu będą niedźwiedzie. Ale to misio jak misio, nie? Może trafimy na tego. Na kogo? Jak się nazywa? Niegrzeczny miś. Nie. Grzeczny miś. W tej bajce. Uszatek. Miś uszatek. No a jaki był? Ten co kradł miód, jak się nazywał? To był Kubuś Puchatek. No. To nie był misio? Kubuś Puchatek? Też, ale był też uszatek. Co śpiewał, że dzieci lubią misie, misie lubią dzieci. Ale nie dokończyli piosenki. Dzieci lubią misie, misie lubią dzieci jeść. O, tak powinno być. A nie dokończyli. No i potem takie dziecko idzie po lesie. Widzi misia. Misio mnie lubi. I biegnie do niego. I co? I wielka tragedia. A tak w telewizji mówili. No. Także. A coś słychać, nie? Coś szumi. Ja że coś słychać. Myślałam, że to kuma niedźwiedzia słyszysz. Mnie nie słychać. A tu jest co? Grób? No tu gdzieś podobno są groby tych. Żołnierzy z pierwszej wojny światowej. Drogę budowała Dolnośląska Ujedynżynieryjna. Jaką drogę? Aha, dobra. Drogę budowała Dolnośląska Inżynieryjna. Jednostka inżynieryjna. Jesus. Polska język, Polska trudna. No i co? Dotarliśmy na miejsce. Proszę bardzo. Są znaczki. Tak to się prezentuje. Tu jakaś tablica. To jest wodospad na potoku Chylaty. A, widzicie. Dobra. Co, idziemy go obczaić? Podobno największy w Bieszczadach. Dobra, ja go widzę. Okej, ocenicie sami. Tak się prezentuje. Co? Tak się prezentuje. Co ty o tym sądzisz? Działo się lepsze. No oczywiście. Zupy nie urywa, no ale.
No to też. Pod. Co? Widzieli wodospad? Widzieli. I co? Możecie napisać, co o nim sądzicie. Podobno największy. Tutaj, w Bieszczadach. Coś mi się wierzyć nie chce, no ale... To było 8 metrów. To było 8 metrów? Jak ty byś mi od razu powiedziała, że największy wodospad tutaj ma 8 metrów... A ci mówiłam? Tylko nie słuchałeś. Żeby nie było, że ja coś tam świrowałem z tymi grobami, że ich nie ma, bo gdzieś podobno są. Proszę bardzo, o, piszę. Tylko nie znaleźliśmy. Czekaj, no to musi być zaznaczone tylko. Tu jesteś, tak? Nie, gdzie my jesteśmy? Tu stoisz, ta pokrótka żółta. Tu i tu. Aha. Jeszcze pomyliłem. No, wodospad. Jezus. Z naszym, kurde, tutaj tym orientacją to jest zajebiście. Nawet tego na mapie nie widać. No właśnie, jest ten, ale no. Nie na mapie. Żeby nie było. To po co tu pisali? Jest, ale nie znaleźliśmy. Czy rzeczywiście jest? Nie mam pojęcia. Żółty szlak. Może wy wiecie, gdzie to jest? Nam się nie udało. No to wszystko. Idziemy jeść. Tak, może nie do słońca, nie? Idziemy jeść. A może to okopy się czerwone, co to było? Ale to jest chyba na magnezie, to jest indziej. Tak się prezentuje w środku. No tak. Nieważne gdzie, nawet gdy będziesz sam, trzymaj gardę wysoko i po prostu walcz, walcz, walcz. Nawet gdy czujesz strach, albo już nie masz sił, musisz dotrwać do końca, choćbyś miał tu paść na ryj.